tym roku w Brennej odbyły się jubileuszowe 25. obchody Dnia Trzeźwości. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. To jest taka wstydliwa choroba, no ale w ogóle ta choroba polega na utajnianiu, żeby czasem nikt nie wiedział, a to jest największy błąd. Jeśli ma się trzeźwić, to tak jak powiedział Jezus, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I chwała Bogu, że są już teraz apostołowie tej prawdy o alkoholu, czym alkohol jest, a czym nie jest. I myślę, że takie brenneńskie dni trzeźwości, kamieszyńskie dni trzeźwości, to są jakby ukoronowaniem ostatniego kroku 12 anonimów alkoholików, nieść posłanie innym. No i właśnie, oni są żywym dowodem na to. Ja im mówię, że wy jesteście cudowni, bo znali was ludzie wcześniej i znają was dziś. Ludzi z podniesioną głową, ludziom z poczuciem własnej wartości, ludzie, którzy no, mają świadomość, że mają tą chorobę. Tak jak jest alergia na rozmaite kurze, na rozmaite sierść, na to, Boga, na co nie, pyłki, tak jest i alergia na C2H5OH. Jeśli ktoś nieświadomie czy świadomie eksperymentuje i ciekawość go ponosi, no to tak to potem się dzieje. Mój tata no, godo w dzieciństwie mieli na 6. Pamiętajcie, choćby syćka pili, to wy nie pijcie, nie patrzcie na dziadów. No i to tak wzbudził tą zdrową ambicję, ten zdrowy honor i pewnie mnie się tys udało. Bo godą ze wesele z gorzołką to byle dziot potrafi zrobić, ale wesel bez gorzołki na to trzeba śmiałych, odważnych ludzi. Tak jak powiedział papież, osłaniając wszelkie inicjatywy w trosce o trzeźwość, w tym także ideę wesel bezalkoholowych, że trzeba mieć odwagę iść pod prąd płytkiej opinii i zgubnym obyczajom. Jeśli jakieś obyczaje rozwinęły się już w taką nienormalność, No to trzeba to ukrócić i mieć odwagę iść pod prąd. Z góralską fantazją, na budzka wyskocem, smyki po urywą, ale nie ustąpię. I ja wiem, że mam rację, bo tej idei, choćby i wesel bezalkoholowy, to błogosławi nam trzech papieży. Święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI, papież Franciszek. Ich portrety są w kamesznicy, w jednym z witraży, w jednym oknie z witrażami. Także ja wiem, że mam rację i nie ma żadnych kompleksów. Bo pić nie dużo to nic dużego, a nie pić wcale to dopiero coś, ale na to trzeba chłopa. Bo sietnio, kaleka, borok nie do rady. No więc, kochani, tak trzymaj, nie popuszczać i Pan Bóg dał człowiekowi rozum roz na zawsze, nieodwołalnie, tylko na czas operacji może przyjąć narkozę, że się mu film urywo, znieczulają, a potem budzą, żeby wracał do zdrowia i do życia. No a niestety, kto eksperymentuje z alkoholem, dopalaczami, bogwieniecymi narkotykami, no to niestety traci tą wolność. Nie potrafi sobie zabronić, nie potrafi sobie nakazać i wchodzi w to uzależnienie coraz bardziej i przestaje być panem siebie. 30. Kamesznickie Dni Trzeźwości rozpoczną się 26 sierpnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.